1730 roku. Tulce powstała w roku co na wygnaniu w Wenecji 10 marca 1730 roku. Zmarła święta Polka Teresa Kunigunda Sobieska. Zmarła nagle. Wenecja adoptowała syna króla Armenii, Aretina. Było to 13 grudnia w 1707 roku, w dniu, kiedy w kościele świętego Kazimierza ukazał się Jezus Miłosierny. Zmarła nagle, mając 54 lata. Urodziła się na Wawelu, koronowana w łonie matki 2 lutego 1676 roku. Była matką cesarza Karola VII, matką arcybiskupa 5 biskupów Klemensa Augusta, matką świętej Kraleski, matką kardynała Jana Teodora, matką generała. Prawdziwa matka. Dziesięć lat na wygnaniu w Wenecji, od 14 maja 1705 roku, 10 kwietnia. 1715 roku spotkała się z rodziną w Monachium. Przy figurze, przy cokole, na bracu mariackim, przy Matce Boskiej, w której zawieszona jest cała Bawaria, prosząc świętego Józefa, której zawierząca Bawaria, w tym Dachau. Matko Boże Pocieszenia, proszę Ciebie dzisiaj, w 77. rocznicę święceń kapłańskich arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, jednego z 111 duchownych, którzy byli wtedy w Paryżu, 29 lipca 1945 roku. Matko Boże Pocieszenia, Ty wiesz, jak ważna jest prawda. Prawda, droga i życie to jest Twój Syn, dla którego oddali życie kapłani w Dachau, w Oświęcimiu. Jezu, ufam Tobie. Święty Ludwik Martin, dziś również Twoja rocznica odejścia do nieba. 77 lat temu, gdy odchodziłeś, była 111 rocznica. Nie, to było w 2005 roku, 111 rocznicę Twojej śmierci. Boża opatrzność pozwoliła mi spotkać się z arcybiskupem Majdańskim w rocznicę jego 60. święceń kapłańskich w Paryżu. A w 1945 roku stało seminarium duchownym 24 kwietnia. Jezu, ufam Tobie. 45. Seminarium duchowne w Paryżu, w obozie koncentracyjnym za drutami. Nikt o tym nie wie, nie mówi. Bo nie było wyzwolenia Dachau.
Było to część programu, bo w obozie umieszczono 2,5 tysiąca kobiet i dzieci. W 1948 roku, 14 maja, gdy proklamowano państwo Izrael. Matko Boże pocieszenia, proszę Cię w dniu święceń, 77. rocznicę. O prawdę, pomoc po przekazaniu prawdy. Proszę Ciebie o moc Ducha Świętego dla naszego księdza Michała Woźnickiego. Jezu, ufam Tobie.